Pod koniec lipca rozpoczął się remont sali sportów walki w klubie Sowa w Pieszycach. Zarząd klubu przystąpił do konkursu na poprawę bazy sportowej organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Projekt znalazł uznanie wśród komisji konkursowej, która przyznała zapaśnikom dotację w kwocie 8 tysięcy złotych. Dłużny nie pozostał burmistrz miasta Mirosław Obal, który także wspomógł sportowców. W trakcie tego remontu wymieniliśmy okna, wymieniliśmy drzwi, wymieniliśmy sedes, zainstalowaliśmy przepływowy podgrzewacz wody dobrej firmy i to spowodowało, że później ta ogólna estetyka, czyli malowanie, szpachlowanie i ta sala teraz nabiera, powiedzmy, takiego wdzięku, że będzie można tu estetycznie trenować, uprawiać zapasy sumo jiu-jitsu w Pieszycach. Prace remontowe wykonywali pracownicy jednej z firm budowlanych, a także sami trenerzy, którzy mogli liczyć na swoich podopiecznych. Dziewczęta myły okna, sprzątały, myły, chłopcy malowali, szpachlowali, także tutaj mieliśmy pomoc dzieciaków. Także no, jesteśmy już na ukończeniu tego remontu i we wtorek zaczynamy już treningi tu w Pieszycach. Na sali sportowej będą mogły się spotykać dzieci, a także młodzież, która chce ćwiczyć w dogodnych warunkach. Jak zapewnia Stanisław Warchoł, dla wszystkich zainteresowanych znajdzie się miejsce. Zawsze jesteśmy chętni, żeby przyjmować dzieciaków. Nikomu żeśmy nie odmówili. Jest taka kwestia, żeby tylko rodzice chcieli wysłać na zajęcia. I prowadzimy zajęcia ogólnorozwojowe, prowadzimy zajęcia akrobatyczne, gimnastyczne. I później specjalizacja, czyli zapasy, sumo, jiu-jitsu. Także te dyscypliny teraz są modne. Nawet ten medal zdobyty w Londynie przez Damiana Janikowskiego, brązowy, powoduje, że dzieciaki zaglądają, chcą uprawiać zapasy. Odnowiony węzeł sanitarny, plastikowe okna czy pomalowane ściany to nie wszystko. Teraz trzeba zapełnić tę salę. Osoby chcące oderwać się od komputera i spędzić czas w gronie rówieśników na macie, zachęcamy do udziału w treningu, a ten już w najbliższy wtorek, 28 sierpnia.